Gimnazjum nr 5 i Zespół Szkół Technicznych to najbardziej rowerowe szkoły w Lesznie. Dostaną czeki, każdy na kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na kupno stojaków na rowery. Liczenie rowerów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Leszna zorganizowano w piątek 12 czerwca. Przewodniczącym komisji konkursowej był Patryk Morrison, przedstawiciel organizatora, czyli portalu rowerowe-leszno.pl. Rowery liczyli także radni i dziennikarze gazety ABC. W każdej szkole policzone jednoślady zestawiono z liczbą uczniów. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa dwóch szkół brano pod uwagę sumę uczniów obu placówek. W konkursie nie uczestniczyli laureaci poprzednich edycji konkursu, gimnazja nr 8 i 9 oraz pierwsze liceum ogólnokształcące. Po zsumowaniu wyników okazało się, że rowerowymi szkołami są Gimnazjum nr 5 na Gronowie i Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Narutowicza. Każda szkoła dostanie po 5000 zł na kupno stojaka na rowery, ale takiego, do którego można przypiąć koło i ramę pojazdu. Konkurs organizowali Urząd Miasta, portal rowerowe-leszno.pl, gazeta ABC i portal leszno24.pl.